wszystkich bardzo serdecznie, zwiem się Royat. No i dzisiaj pogram sobie w Wiedźmin 3, Dziki Gon, odcinek bodajże już 11. Teraz mamy iść do Barana. Tak, do Barana. Możemy się tapnąć po prostu. Normalnie, tu jakiś Stepan jest. Tam jest Stepan, ale już tam pojedziemy konno. Tak. Chodź. Jedziemy do Barona. I z tymi... Mieszka, czego jedź? Wow, wow! Gdzie ty jedziesz właściwie? Idź drogą! Jezu, nie umie jechać drogą koń. Jak to było ustawione? Jak się ustawiałem, żeby jechał drogą? Teraz wolniej. Dalej. Dobra, tutaj. Wolniej. Bo ja zawsze staranuję. Znaczy nie wiem, jak się jeździło kodem teraz. Tak, tak. Zaczynamy sobie zmińskie, tylko. A, obuszyłem konia. Super. Jakoś to miało ustalone. Chyba. A, znak tu jest. Dobra, nie będziemy już tego. Znaka. Znaku. Ale chyba miałem w poprzednim odcinku ten udobrze. W poprzednim odcinku było to, że miałem przeczytać co to jest poroniec. Aha. No, miałem to przeczytać, poronca. Teraz idzie swoją drogą. Ale z tej misji nie będziemy robić. Gdzie mam iść? No bo tutaj czy tam? Chyba tam. Tu chyba mam iść, tak? Fiorun uderzył w kasztan. Co? Pali się! Pali się, normalnie. Ten porodzik zaatakował normalnie. Jo. Ten porodzik zaatakował. Tutaj się przej... Czy tu jeszcze nie przejdzie? Czy muszę iść drugą stroną? Dookoła muszę iść? Tutaj. Ja. Będzie bitwa. Będzie tu ty uciekając sobie. Pali się. Siadaj. Siadaj z konia. I teraz działamy tam. Biegnij. Pali się, wszyscy uciekać. Coś tu chyba się przechodziło. Do tego tutaj? Tu? Wyszło? Nie, nie w tą stronę właściwie. Tam. Prosto, teraz skręt. Tutaj się otworzą drzwi, oczywiście, tak? Pali się normalnie tutaj. Ten poroni zaatakował, albo wilkołak. Albo ktoś podpalił im ten. A, tutaj. Dobra, ja bym chciał nałożyć mieszyk. Tutaj, gdzieś. Się oszczuło mieszyk. A, kacynka się odpaliła. Pali się. Osin, gdzie jest Osin? Widział go ktoś? Chyba dostajnisze. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? No właśnie. Wszyscy boją, jak Baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! O! Przyszedłem zobaczyć, co się da zrobić. Próbuję. Tylko się pośpiesz. Dobra, gdzie mam iść, tak? Tu? Tam? W stodole, tak? Chyba tak gdzieś tam. Znaczy, ja zaraz tu spłonę, tu się da przejść. Normalnie nie wiem, czy się da przejść teraz. Tutaj się otworzą drzwi. Możemy to rozwalić? Co? Jaką mi drogę? Znaczy, tutaj chyba nie przyjdziemy, tak? Tu możemy wziąć płomień! Niech się!
Niech się płonie! Czy... czym dam radę wejść? Od tyłu? O, ja szkórę znalazłem. Ale po co mi taka szkóra, to ja nie wiem. Czy dam radę tam wejść? Tutaj coś jest? Drut. To weźmiemy sobie drut. Czy dam radę tam wejść? Jak się skakało? Tak się skakało. Znaczy tu mam wejść jakoś, ale nie wiem jak. Tam jest coś. Tutaj się go zapytajmy. Ty! Ja cię tak, ja. Skąd znam! No tak! Wiedźmin! Chodź! Napijemy się strasznie blady! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Co jak to gada? Jestem nie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Będzie piątyka! Co? Uciekło od ciebie, tak było? Co? Jak się bronić? Może wyciągnę miecz? To jest trudna bitwa. Jakoś nasza chyba. Chyba tej misji nie zrobiłem, tej drugiej. A dając punkt doświadczenia 50. I co, wytrzeźwiał? Wytrzeźwię chyba. Musimy porozmawiać. Co? Wszystko spłonęło. A ja bym chętnie tą drugą misję zrobił, a tu się to spali. Chominek? Siadaj. No, siadaj. Biłeś. Czemu nie usiądę? W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna. Chyba tak. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwi. Nie byłeś córki? Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, aha, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała, czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała to takie sielskie życie, to czemu uciekła? To poroniec. Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Okej, jak było z twoją żoną? Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? 20 lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało. Jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A, Wiedźminie, co ty tam kurwa wiesz? Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Okej. Okay. Nie teraz. Jeszcze jedno pytanie. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał? Gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować. Nieważne, wiem jak je znaleźć. Teraz to nie ma znaczenia, wiem jak je odnaleźć. Jak? Wiem o dziecku. Potopcu. Anna. Ja. To wszystko nie było tak, jak wygląda. Słuchaj, mów jak było. No to słucham, mów jak było. Tylko tym razem chcę usłyszeć prawdę. No.
Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Jak to specja będzie? Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszczanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Dobra, co się ze śladami walki w pokoju? A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na pół piętrze. To on? Szarpaliśmy się. Aha, on. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na pół piętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. O, co było potem? Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zauważyłem. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. Zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Okej. Okay. Co zrobiłeś z dzieckiem? Przez ciebie albo nie przez ciebie, ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? Rzucił. A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. To jest smutna historia. A to jest to jedno to samo, to jest nie, współczuję ci i nie skleję się. Współczuję ci. Współczuję ci, naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym twoja nienarodzona córka. Co? Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. To jest ciekawe. W co? Już tłumaczę. To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy je skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi. I właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Ja? Aha, krew. Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A drugi? A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijam mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Pokaż, cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca.
No pokaż mi, gdzie to jest. Pokażę ci, gdzie jej pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bujdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Załatwię to. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Okej. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wystrzeliwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. No dobra. To jest dość ciekawe. I chyba ten problem będzie atakował nas. Bo się chyba to nie uda. Tak mi się wydaje. A ja nie wiem, nie będę wam nic gadał na później. Teraz idziemy. Chyba nikogo nie ma tam. Za mną. Ten problem chyba nas zaatakuje. Mam iść za nim, tak? On może biegnąć? Nadaliście dziecku imię? Jakie? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To chyba się nie uda. Chyba się nie uda. Tutaj? Dobra. I co tam będzie? Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Polący nie ma. Że poroniec wyszedł na żer. Teraz nas zaatakuje. Wow! Patrz! Co to jest? Co to jest? Będziemy... Nikt po co by... Pantora cię rozsierdzi. Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O, ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi... Przegryzie ci tętnicę szyjną i wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić. Uspokoi jego magię. Chyba będziemy walczyć. To się chyba nie uda. Ręce. Teraz. No, weź go. Będzie chyba bijatyka. Wow, to jest człowiek? Rytuał! Wracamy do kasztanu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w pobudę. Możesz, kurwa! Co? A to możemy zobaczyć, co tam jest? Weź. Weź. Dobra, nic tu nie ma, ale tu jest coś. Coś bym przeszukał jeszcze. Tutaj coś jest. Weź. Proszę, wszystko weźmiemy. On idzie tam, tak? Czy czeka za nami? Z tym polącem. On czeka za nami, tak? Dobra, to idziemy. Za nim. Chodź. Chodź biegnąć. Miejmy to za sobą. Potem pogadam. Idziemy. Jezu, ten poroniec wygląda strasznie. Co, będzie śmiercił? Głodne widma przytrzymają poręce. Co? Jeśli ktoś będzie atakował? Tyłu to jest jakoś. Jeszcze? Chodzimy. Jeszcze ten gość. Jeszcze coś tam jest. Czy on robi uniki? Ależ się wierci. Zaraz mi wypadnie spokój, bo ja. Dobra, ja pomogę jakby przejść. Gdzie mam iść? Czekaj, a mogę użyć tego czaru, tak? Nie ten czar. To był chyba ten.
Nie. Ten? Już? Dobra. Uspokoił się. To był Axis. Dobra. Możesz biegnąć? Nie. Co chcesz z nim zrobić? No właśnie. Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod prom. Jeśli podania są prawdziwe, i to zmieni się w głowie. Odtąd będzie związany z twoim domem. Nie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. O, ciekawe. No idź, idź, idź. Czyli musi go zakopać pod swoim domem, tak? Ale długa ta droga jest. Dobra, jeszcze raz muszę już go uspokoić. O, ktoś... Gdzie oni są? Dobra, bijatyka! Bijatyka! Bo ja muszę ich znaczyć. Co? Czy to bardzo łatwo unika mnie? Dobra, ja nie wiem jak się, co się dzieje, tutaj dzieje. Co się tutaj dzieje właściwie? Jak on brzmi? Znaczy, muszę robić takie szybkie ataki dla nich. Czy to się nie uda? Jeszcze ktoś jest? Znowu to się wbije się jak węgorz, nie utrzymam go. Jeszcze ktoś jest? Chyba źle zrobiłem. To jest... Axis. Pogadaj mi. Nie mogę użyć czaru? Okej. Przestał. Przestał. To idziemy dalej. Teraz będzie bijatyka. Była bijatyka, teraz nie wiem co będzie. To dziewczynka. Jaka Aneczka chciałaby ją nazwać? No, Aneczka. Nie wiem, Poroniec nazwij ją. Muszę coś gdzieś. Chyba źle zrobiłem z tym jedzeniem, tak mi się wydaje. I tutaj coś się stanie. Zakopię ją. Co teraz? To wygląda strasznie. Na siłę nieba i ziemi. Na siłę nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Wow. Aha, i wreszcie umarł ten poroniec. Dobrze, a teraz zakop ciało. Czyli były dwie opcje. Mogę iść na skuty i ją zabić, lub dłuższa opcja, ta właśnie opcja, czyli zakopać tego poronca, tak? A teraz ta Damara. Czy ta przyjdzie ta Damara? Z tą sprawą. Co teraz? No? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... To moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Okej. Okay. Dostałem ten poziom 4. Weź
No. Okej, ci... Jakie wersji klębur? Co jest? Klębur to jest chyba ta... Czy możemy tu zaczekać tak spokojnie? Znaczy, co mam wezwać? Aha, tu możemy usiąść i zaczekać, dobra. Ja się teraz z wami pożegnam. Żegnam was, Rojadek. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Pa!